Witajcie po przerwie niedzielnej w kolejnym rozważaniu koronawirusowym. Chciałbym dzisiaj się chwilę zastanowić nad naszą relacją do śmierci. Często mamy takie obrazy w głowie, które pochodzą gdzieś z historii kościoła, chrześcijan, którzy się śmierci nie boją, którzy są męczennikami, są też często tymi, którzy właśnie w sytuacji zarazy nie bali się tej zarazy i i pomagali innym, grzebali ciała, pomagali chorym. Jaką powinniśmy mieć postawę względem śmierci? I chciałbym do dzisiejsze rozważanie oprzeć o przykład apostoła Pawła, a konkretnie o słowa z pierwszego rozdziału listu do Filipian. Wiemy, że jest to czas, kiedy apostoł Paweł jest w więzieniu. Wiemy, że jest to czas, kiedy niektórzy ludzie wierzący korzystają z tego, że jest w więzieniu i tak naprawdę chcieliby go tam w tym więzieniu widzieć z przyczyn różnych, powiedzmy, tarć, które w pierwszym kościele były. I o tak naprawdę w tym wszystkim, tak jak czytamy w wersecie 20, ma jedną ambicję, chce być dobrym świadectwem i mówi, czy przyjdzie mi umrzeć, czy przyjdzie mi żyć, chce, żeby Chrystus był uwielbiony przeze mnie, w moim ciele. I 21 werset mówi takie, tłumaczy to w takich, takim, takim jednym krótkim, zwięzłym zdaniu: mówi, Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Krótkie słowa, nawet często śpiewamy je w pieśniach, tak naprawdę myślę, że nie zawsze je właściwie rozumiemy. 22 werset mówi: Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. I 23 werset tłumaczy, dlaczego. Dlatego apostoł Paweł mówi, że, że po drugiej stronie po śmierci czeka na mnie Chrystus, że wtedy będę z Chrystusem i mówi, to jest daleko lepiej, ale z drugiej strony 24 werset mówi, że ma co robić, ma co robić żyjąc. I pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to że cały Stary Testament mówi o życiu jako o błogosławieństwie. To właśnie żyjący chwalą Boga. W Starym Testamencie nie ma w zasadzie nadziei zbyt wielkiej na to, co się dzieje po śmierci. Jest jakieś przekonanie, że coś się dzieje, jest jakieś przekonanie, które nie od samego początku się pojawia w objawieniu Starego Przymierza. Pamiętajmy, że objawienie w Starym Przymierzu postępuje i w zasadzie punktem wyjścia jest przekonanie o tym, że życie jest błogosławieństwem, a śmierć jest przekleństwem. Dlatego, że śmierć przychodzi, śmierć nie jest naturalna, śmierć jest skutkiem pierwszego grzechu. Śmierć jest skutkiem tego, że człowiek przez swoje nieposłuszeństwo oddzielił się od Boga i ponosi swoją i ponosi karę. Po prostu, właśnie śmierć jest karą za pierwszy grzech, który cały czas nam towarzyszy. I kiedy apostoł Paweł mówi, że śmierć jest zyskiem, to to bardzo dziwnie musiało brzmieć dla tych ludzi. I w zasadzie jedyne wyjaśnienie na to, że śmierć jest zyskiem, to jest jego głęboka wiara w to, że wzbudzony Chrystus czeka na niego po drugiej stronie. I tylko i wyłącznie w tym. W tej perspektywie możemy mówić o tym, że śmierć jest zyskiem. On nie mówi, że zmartwychwstanie przyszłe w Chrystusie jest zyskiem. Mówi, że śmierć jest zyskiem. Dlaczego? Bo wierzy, że Chrystus czeka na niego po drugiej stronie. A bycie z Chrystusem jest czymś prawdziwym, jest czymś, można powiedzieć, bardziej nawet yy, yy, rzeczywistym niż obecne życie w ciele, gdzie nie widać prawdziwej natury rzeczy, gdzie ciągle nie widzimy tego, że Chrystus króluje. Że On jest Panem i dlatego wyznaje, że śmierć jest dla Niego zyskiem. Ale to nie jest taka postawa szukająca śmierci, to jest raczej postawa szukająca Chrystusa. I ponieważ ten Chrystus jest obecny zarówno w naszym życiu, możemy Mu służyć cały czas, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, a z drugiej strony czeka również po drugiej stronie, to apostoł Paweł mówi w takiej sytuacji, kiedy Chrystus jest i tutaj, i po drugiej stronie, a w pewnym sensie bardziej jest tam po drugiej stronie, bo tam Go zobaczę twarzą w twarz to tak naprawdę nie wiem, co wybrać. I czego to nas uczy dzisiaj? Myślę uczy nas tego, że jeśli naprawdę żyjemy dla Chrystusa, to czy żyjemy, czy umieramy, nie ma to większego znaczenia. bo Chrystus jest obecny tak samo i tutaj i tam po drugiej stronie. I myślę sobie, że to nas powinno uwalniać do, do tego, żeby nie bać się pewnych działań ryzykownych, również związanych y, z ryzykowaniem naszym życiem, ale z drugiej strony cenić życie. Bo życie jest Bożą wartością i takiej wolności nam wszystkim życzę. Do zobaczenia z Bogiem, do jutra.